A poproszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. My rozpoczynamy na dzisiaj. Zacznijmy z Tisza B'Av, 9 Av. No bo teraz my mamy przed nami Szabat Chazon, Szabat wizji. Będziemy czytali Haftarę Chazon Jeszajahu, wizję Jeszajahu. Ciekawa rzecz, na której należy zwrócić uwagę, czytając Jeszajahu, jest, że z jednej strony Jeszajahu opisuje czegoś strasznego, że niby Hashem odrzuca swojego narodu, pozwala, żeby był zniszczony. Z drugiej strony również Jeszajahu jest znany jako prorokiem największej nadziei. Więc jest taka sprzeczność, że prorok opisujący straszną tragedię, jest również prorok opisujący nadzieję. Tak? Ale jest tutaj, nie jest to przypadkiem, nie jest to coś, na co nie należy zwrócić uwagę, tylko odwrotnie, na co się należy zwrócić uwagę i zastanowić się. Dlatego, że jest w tym po prostu, powiedziałbym, może jedne z największych przesłań wiary. A mianowicie takiej, że kiedy coś się niedobrego nam wydarza, to jest też wola Hashem i nawet gdy złe rzeczy się wydarzają, my również ufamy, że one są dla naszego dobra i że będzie lepiej, że wszystko, co Hashem obiecał, się on wykona. To należy zwrócić uwagę, kiedy my mówimy czasami o emuna, my tłumaczymy to na wiarę. No i ludzie mówią dzisiaj, czy wierzysz w Boga, i to oznacza, czy myślisz, że Bóg istnieje, czy nie. Natomiast kiedy my patrzymy w Torze, to słowo emuna nie oznacza wiara w sensie, czy istnieje Bóg. Tylko raczej, czy ufasz, że Hashem wykona wszystko to, co powiedział, że wykona? Nie jest pytanie, czy istnieje, tylko pytanie, czy wszystko, co powiedział, że zrobi, czy tego zrobi. Ten, który w tym wierzy, ma emuna. No i tutaj Gemara przeciwstawia 2 miesiące. Z jednej strony Av i z drugiej strony Adar. Mówi Gemara w traktacie Taanit, mi się nichnas Av, my ma'atin besimcha, kiedy od tego, że rozpoczyna się miesiąc Av, zmniejszamy ilość radości, a z drugiej strony, kiedy rozpoczyna się miesiąc Adar, zwiększamy ilość radości. Jaka jest podstawa zwiększania ilość radości w miesiącu Adar? Odpowiedź. Był dekret, który zainicjował Haman, ten zły Haman, żeby zrobić zagładę całego narodu żydowskiego i cudownie w ostatnim momencie była zupełna zmiana i zamiast, że wrogowie nasi zrobili zagładę naszą, to my mogliśmy zniszczyć naszych wrogów. To było wtedy w Purim. I dzięki temu, tak, zwiększona ilość radość od tego, że rozpoczyna się Adar, natomiast od kiedy się rozpoczyna Aw, to w porównalny sposób, ale odwrotnie, jest mniejsza ilość radości. W Aw wydarzyli się, Mishnah w traktacie Tanit, 5 tragedii. 5 tragedii się wydarzyli w Av. My mamy, w Tisza B'Av, grzech zwiadowców, tak? Ci, którzy wracali z ziemi Izraela i mówili, że piękna ziemia, ale nie da się ją zdobyć. Wszyscy zaakceptowali taki raport. Więc grzech zwiadowców, zniszczenie pierwszej świątyni, zniszczenie drugiej świątyni, zniszczenie Bejtar. Bejtar to już była ten ostatni bunt przeciwko Rzymian, który się też nie udał, ale i był w II wieku ery gregoriańskiej. No i piąta tragedia, że miasto Jerozolimy było orane,
Tak? To znaczy, jak się ora święte miasto, no to jest oczywiście zbezczeszczenie tego miasta i to się również wydarzyło w Tisza B'Av i opowiada nam tradycja, że każda tragedia narodu żydowskiego, ona jest z powodu Tisza B'Av. Czyli każda tragedia po tych wyżej wymienionych. Dlaczego właśnie z powodu Tisza B'Av? No, z powodu tego pierwszego, kiedy zwiadowcy przyszli i powiedzieli, że to jest piękna ziemia, ale nam się to nie uda, no to wtedy grzech polegał na tym, że nie zaufali, że Hashem wykona to, co zrobił, powiedział, że wykona. Wcale nie było pytanie, czy Hashem istnieje, tylko było, że zakwestionowali, że Hashem wykona to, co obiecał, że wykona. Po I stronie tam. swojej. Tak. No okej, można by tak powiedzieć. No, można by powiedzieć, że oni byli pierwszymi dziennikarzami. Tak, no ale okej. No tutaj można nawet powiedzieć, że ich grzech polegało między innymi na to, że oni nie wykonali swoją pracę, bo ich praca było powiedzieć, jak wygląda kraj, gdzie są miasta, które mają mury, są silne, gdzie nie. Nikt ich nie poprosił o twierdzenie opinii swojej, czy się da, czy się nie da. Oni jednak to zrobili, a co jeszcze bardziej przykre, jest, że cały naród tego przyjął. A więc widzimy, że jakby właśnie podstawa tego grzechu, ten brak wiary, jest nie pytanie, czy Bóg istnieje, tylko pytanie, czy Bóg wykonuje to, co powiedział, to, co powiedział, że zrobi. Okej, więc to jest jakby sprawa, powiedzmy, sprawa numer jeden. Idziemy do sprawy numer dwa. Ogólnie biorąc, kiedy myślimy, powiedzmy, o księgi tej ostatniej księgi Dwarim, no to rozumiemy, że ona jest ostatnim przemówieniem Mojżesza do narodu i że on będzie tutaj mówił o to, co było, czasami pozytywne rzeczy, czasami negatywne rzeczy, ale żeby było jasne, wszystkie rzeczy, o którym będzie tutaj wspomniał Moshe, jest przesłanie. Nie jest no, po prostu dla powiedzenia czegoś. To nie jest. Moshe nie zajmuje się historią. Historia, jeśli tak ją zdefiniować jako po prostu zapisywanie albo przekazywanie to, co się wydarzyło, to nie jest coś, co Moshe robi. Moshe się nie zajmuje, nie jest historykiem. Natomiast jest nauczycielem. I dlatego też Tora, od słowa lehorot, nauczać, Tora to jest nauka. W związku z tym, jak człowiek otwiera Torę, to nie należy szukać wszystkie szczegóły każdego wydarzenia, bo to by było cel historii, żeby jak najwięcej o wszystkim opowiedzieć. To wcale nie jest celem Tory. Celem Tory jest, żeby coś nauczyć. Nie nauczyć historię, tylko nauczyć nas coś odnośnie, jak my mamy się zachowywać. No tak, zgadza się. Tak. No i tutaj zwiadowcy, oni spędzili 40 dni w ziemi Izraela i za to 40 lat będzie naród wędrował na pustyni i cała ta generacja umrze. Ale Mosze dodaje taki dodatek przy okazji teraz opowiedzi o tym, a mianowicie, że była grupa Żydów, która od razu żałowała tego, co zrobiła i od razu zadeklarowała, my pójdziemy i będziemy walczyć, tak, będziemy zdobywać tą ziemię tak, jak Hashem nakazał.
Natomiast powiedział Haszem przez Mojżesza: nie, teraz nie idźcie, bo ja nie jestem z wami. Oni natomiast nie posłuchali tego, spróbowali zdobyć ziemię, Emoryci ich zniszczyli. No i powstaje pytanie, no dlaczego, dlaczego w ogóle jest to tutaj wspomniane, no przecież czy to nie jest, czy to, co oni zrobili, nie jest dobre? W sensie, no oni chcieli zrobić tshuwa, żałowali tego, no i oni się, można powiedzieć, zaofiarowali, więc z jednej strony, dlaczego Hashem nie był po ich stronie, z drugiej strony, dlaczego właśnie oni nie, dlaczego im się nie udało, skoro przecież niby zrobili czegoś dobrego. Znaczy grupa ludzi od wśród tych, którzy, tak, wszyscy tutaj są ci, którzy wyszli z Egiptu, i wśród nich grupa, kiedy słyszy, że będą 40 lat na pustyni, tak, no to decydują, to żałują, że posłuchali tego. I tak, tak. No i mówi Shimshon Lefoel Hirsch, tak powiedzmy, psychologicznie biorąc, najpierw wyrazili, jakby to powiedzieć, że człowiek nie ma odwagi, brak odwagi, ale silniejsze słowo, jak bycia, że ktoś, tchórzstwo, bycia, no, bycia, no nie, nie, jest więcej niż strach. Zaraz zapytamy profesora Google, jak to się mówi po polsku. Po polsku tchórzostwo. Najpierw pokazują tchórzostwo, co jest, no, co jest, no tak jak w słowach Rav Hirsch, to jest kryminalne. To jest coś, nie, tchórzostwo kryminalne, i od razu przechodzą na taką, co on mówi, taką, powiedzmy, zarozumiałość kryminalną, tak? To znaczy najpierw wbrew woli Hashem są, wyrażają tchórzostwo, a potem od razu przechodzą od tego łamanie woli Hashem do łamanie woli Hashem w sposób taki właśnie zarozumiały, w sensie, że no okej, to teraz my robimy, tak? Czyli i to są aspekty łamanie woli Hashem, tylko z dwóch różnych stron, ale właśnie to w tym, że to jest łamanie woli Hashem, to się właśnie łączy, tak? Można to porównać do, powiedzmy, podejścia, ekstremalne podejścia, tak zwane polityczne, tam gdzie staje się tyranią ekstremalizm i po tej stronie, i po tamtej stronie. Tak, obojętnie, czy człowiek jest po tej stronie politycznej, po tamtej stronie politycznej, w jakimś momencie łączy się to, że to jest prześladowanie ludzi. Ludzie nie mają prawa być, kim oni chcą. Okej, okay. To więc to jest rzecz numer dwa. Rzecz numer trzy jest taka opowieść o Der Mezrich i Remagic, czyli Magic z Mezrich, Mezrich jest między rzeczy. Jeden piątek po południe on zanurza się w gorącej mikwie w honoru szabatu, opuszcza tą łaźnię i słyszy, i czuje wspaniały zapach. Zapach niby pełen, tak mu się, tak to on odczuwa, szczerości i dewocji. Więc on idzie za tego zapachu i widzi małą chatę, tam gdzie siedzi starsza kobieta, i ona miesza w garnku, no i on rozumie, że ten zapach jest od kurczaka, który tam jest, i gribenes, i grzyby, które tam są. No i on idzie tam i puka na drzwi i mówi do tej pani, no i on mówi, że coś jest, no
niesamowitego w tym, co ty tutaj gotujesz, ten zapach jest poza tym zapachem, co jest jakby normalny. Więc ja pytam ciebie, ja mówię, co można zrobić, żeby też to mieć. Mówi na przykład, czy może to jest na przykład, że szochet, który zabił tego kurczaka, był unikalnie bogobojny. Może coś innego, może twoja szczerość, chęci zrobienia jedzenia na szabat. Nie wiem co, ale on mówi, czy ja mogę dostać trochę z tego, tak? Trochę z tego jedzenia. No, ona mówi, Rebe, bardzo mi przykro, ale i mój mąż czeka na to przez cały tydzień i przyjdą też wnukowie z dalekiego miasta i też zięciowie i też ich tam bracia i tak dalej. No, nie mam po prostu wystarczająco, żeby również dla ciebie. No, on zrozumiał trochę tam, trochę smutno, no ale trudno, przyjął to i poszedł. Po tym, że on poszedł, ona pomyślała, moment, czy ja nie zrobiłam czegoś strasznego, głupiego? On jest taki wielki cady. Jeśli on by zjadł coś z tego jedzenia, którego ja zrobiłam, no to ilość błogosławieństwa dla mnie z tego powodu byłoby ogromna. Więc ona bierze coś, bierze swój cały gar tego, no i biega za niego, widzi go z daleka i no, przychodzi blisko do niego, znaczy nawet go wybieguje przed nim, cały gar przed nim kładzie, mówi, Rebe, proszę, weź wszystkie. On do niej się odwraca i mówi, proszę panią, mówi, jak wzdycha, proszę panią, bardzo chciałbym posmakować pani jedzenie, ale już nie mam żadnego apetytu. No i tłumaczy nam Ralbag, jeden z średniowiecznych komentatorów, czasami są momenty do wielkiej łaski od Hashem, wielka okazja. I to może być coś duchowego, ale również coś fizycznego, to może być coś emocjonalnego, ale należy pamiętać, że wszystkie połączenia z Hashem są związane z konkretnym czasem. I w związku z tym, jeśli się nie reaguje w ten moment, kiedy to jest, to potem już tego nie ma. Tutaj tak jak w tej opowieści. Ona miała, ta kobieta, możliwość, żeby otrzymać ogromne błogosławieństwo od Magida z Mezrycz, ale skoro ona nie zrobiła to właśnie wtedy, kiedy miała na to okazję, to potem, pomimo to, że no niby z punktu widzenia, czy nie niby, z punktu widzenia fizycznego, przecież nie ma żadnej różnicy między tym garnkiem, tak? Czy to 5 minut wcześniej, czy 5 minut później, tak? Ale w tym wypadku Magid stracił swój apetyt. On już nie chce więcej. No i wtedy całe te potencjalne błogosławieństwo już go w ogóle nie ma. Okej. Kolejny krok. Opowiada nam nasza parsza, że zakazuje Hashem wojnę z Moab, z potomkami Lot. Tak? Z potomkami Lot. No, nawet opowiada nam Tora, że Moshe się bał. Się bał. No,
Mosze przecież chyba nie ma brak zaufania do Hashem. Więc czego Mosze się boi? Tłumaczy nam Rashi, to jest zresztą Tora ustna teraz, on cytuje, że on się bał, że Og, król, no król Sihona tak faktycznie, nie Moaba, ale król Sihona, on się bał, że on ma zaszczyt, on ma micwę wykonaną, którą spowoduje, że przeciwko niego nie da się wygrać. Jaką micwę ma Og? My Oga spotkaliśmy dużo, dużo wcześniej, kiedy Lot właśnie został no, porwany, tak był więźniem i napisane jest, że przyszedł jeden do Abrahama i powiedział mu, że słuchaj, twój tam bratanek jest więźniem. Wtedy Abraham oczywiście wziął tam wojsko, tam wojował przeciwko tamtymi i wyzwolił Lota. No i ten człowiek, który, ten olbrzym tak faktycznie, który mu to powiedział, no bo Og jest identyfikowany jako olbrzym, no to ten, który Abrahamowi opowiedział o tym, że jego bratanek jest porwany, był Og. I teraz, dużo lat później, Mosze się boi się, że nie da się zwyciężyć przeciwko Oga, bo Og ma tą micwę. No, powstaje takie pytanie, szczerze mówiąc, czy to jest taka ogromna micwa? Tak? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówi nam tradycja, że Og miał interes w tym, bo Sara Imeinu była najpiękniejsza kobieta istniejąca i Og ją chciał dla siebie. W związku z tym Og myślał, jeśli Abraham pójdzie na wojnę, no jego nie ma dużo, on ma bardzo mało ilość ludzi, tak? Tylko jego własne uczniowie, tak dużo ich nie ma. On pójdzie, on zginie, Sara będzie wolna, tak? No i to będzie dla mnie. Więc Og nie idzie do Abrahama wcale dlatego, że chce dobra Abrahama albo chce dobra Lota, tylko za własnego interesu. Jednak Moshe się dlatego boi, że nie da się zwyciężyć przeciwko Og. No i tutaj jak my rozumiemy, z jednej strony można powiedzieć, należy powiedzieć, zobacz jak wielka jest każda micwa. Tak? Bo tutaj no, jednak de facto Lot jest z tego powodu uratowany. I z tego powodu, że Lot jest z tego uratowany, to później Lot ma dzieci. Owszem, w straszny sposób, o którym nie będziemy wspominać teraz, ale ma. I jeden z nich, jeden z tych synów jest Moab. I z Moab wyjdzie Rut. I Rut będzie matka rodu królewskiego albo linii królewskiej. Więc coś bardzo wartościowego jest w Lot. Tak? Jakaś iskra duchowa. I chcąc, nie chcąc, właśnie przez tego, że Og poszedł i powiedział Abrahamowi o tym, co mu powiedział, to udało się Abrahamowi, znaczy miał Abraham możliwość, żeby uratować Lota i dzięki temu no, wszystko, co od Lotu wychodzi, się mogło wydarzyć. No ale nadal co tutaj jest takie wielkie, że Mosze się boi? Bo pytanie, czy wojna przeciwko Oga nie będzie uważana na poziomie duchowym jako brak wyrażania wdzięczności. Bo to jest największy problem, mówi nam Talmud, że człowiek nie ma umiejętności wyrazić wdzięczność za to, co otrzymuje. I więc Moshe, nie chodzi o to, że micwę, którą Og wykonał, była taka niesamowita, ale jednak summa summarum, dzięki temu, co Og zrobił, tak, to my mamy linię królewską. Robiąc wojnę przeciwko Og, no, zabijając go, tak, jest na poziomie duchowym, chcąc, nie chcąc, jest wyrazem braku wyrażenia wdzięczności. Tego się Moshe bardzo boi, bo to no, jest prawa duchowe, prawa duchowości, świata duchowego, trochę są jak prawa fizyczne. To znaczy, jeśli ja puszczę ten zegarek, on pada.
To nie jest kwestia, czy to jest sprawiedliwe, czy on pada, czy to jest fair, że on pada. On pada, bo rzeczy padają. Taka jest grawitacja. No i Moshe, który był wyjątkowo wrażliwy oczywiście do prawa i świata duchowego, obawiał się, że tutaj jest brak wyrażenia wdzięczności za to, co Og zrobił. I to samo w sobie spowoduje, że będzie przegrane z góry. Tak? I tego on się boi. Pomimo tego, że no, Og i tutaj jego naród bardzo, no, mówiąc delikatnie, niemiłe, w sposób niemiły odnoszą się do nas i nie ma żadnego innego wyjścia niż wojna, tak? Ale nadal. Jest taka opowieść, kiedy, no to ja nie wiem, czy ona jest anegdotyczna, czy nie, ale że Napoleon uciekał przed wojskiem rosyjskim, tak, po tym, że on przegrał w 1813 roku, on uciekał, wchodzi do Do nas. domu, przepraszam, okay, wchodzi do domu jakiegoś tam, no, rolnika, jakiegoś tam biednego człowieka, mówi, tutaj proszę, schowaj mnie, i kiedy ja wrócę do Paryża, no to wtedy ja ci będę, wynagrodzę cię. No i ten rolnik chowa króla pod swoim łóżkiem, zakrywa go tam jakimiś starymi ścierkami. Wchodzą żołnierze, szukają, 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 no ale nie znajdują. Tak? Po tym, że oni wyszli, Napoleon znowu wychodzi i mówi: jak ja tylko dojdę do Paryża, ja do ciebie zadzwonię, znaczy do ciebie, i dostaniesz cokolwiek będziesz chciał. No i kilka miesięcy później rolnik jest zaproszony do pałacu Napoleona. Napoleon go przyjmuje, audiencję, daje mu złoto, srebro i tak dalej. No i mówi. Mówił Napoleon do tego biednego, no już nie tak biednego, ale mówi do niego: słuchaj, ja ci to wszystko dałem, teraz poproś mnie o cokolwiek, co ty chcesz. Ty poproś mnie. No to ten biedny, albo już nie biedny człowiek powiedział: no królu, ja tak faktycznie, ja nie chcę tak bardzo dużo wiedzieć albo no, od ciebie. Ja chcę tylko jedno pytanie zadać. Kiedy, no mówię Napoleon, dobrze, dobrze, to jest zdziwione. Mówię, kiedy ty się chowałeś tam pod łóżkiem moim, tak, i miałeś te ścierki tam stare na sobie i te żołnierze tam z swoimi szablami wszędzie tam, tak, jak ty się wtedy czułeś? Więc tam pod łóżkiem. Napoleon się zdenerwował. Ja jestem królem, ja ciebie zapraszam. To jest to, co pytasz króla? I on mówi: zaresztuj go, chcę, żeby był zaszczelony. No, stawiają tego człowieka przed, no, żołnierzami, którzy strzelają. Cesarz będzie liczył do trzy, tak? Woła jeden, tak? Wszyscy żołnierze tam wkładają kuli do tego. Woła dwa, tak? Robią tak i trzymają tego. I kiedy on powie trzy, no to wtedy będzie koniec. Tuż pół sekundy przed tym, że on powie trzy, Napoleon powiedział: stop, obniżyć wszystkie szczelby. Podchodzi do tego człowieka i mówi: właśnie tak się czułem. Chciałeś wiedzieć, jak ja się czułem, chowając się pod łóżkiem twoim? Właśnie tak się czułem, jak ty się czujesz teraz. No, opowiada nam tradycja odnośnie lotu. Że kiedy Awram uciekał, można powiedzieć, albo wyjeżdżał
z Eretz Israel, z ziemi Izraela, do Egiptu, bo był głód w Eretz Israel, no to wtedy, jak my wiemy, to on powiedział, że Sara jest jego siostra, tak, bo bał się, że jeśli on powie, że to jest jego żona, to oni go zabiją, żeby mieć Sarę. On powie, to jest moja siostra. I mówi nam Midrasz, mówi nam Tora ustna, tutaj Lot uratował życie Abrahama. Lot mógłby powiedzieć, nie, nie, to jest jego żona. Ale Lot trzymał język za zębami. I dzięki temu to potomkowie Lota, no Lot sam jest uratowany przez Abrahama i potomkowie Lota, no po pierwsze, że Izraelici nie mają prawo przeciwko nich robić wojnę, tak, Hashem zakazuje, i ponadto od Lota wyjdzie ród, tak. Więc jeszcze raz podkreśla to, jak Moshe, który jest unikalnie wrażliwy do sprawy duchowe, wie, że Lot miał, no znowu, my byśmy powiedzieli, no czy to taka wielka sprawa, on po prostu nic nie powiedział. Poza tym on nic nie zrobił, on tylko nic nie powiedział, tak? No ale zrobiąc to, on uratował Abrahama i można to porównać do tej opowieści o Napoleonu, tak? Że w tym momencie, kiedy pytali Egipcjanie Abrahama odnośnie Sary, kto to jest, to być może Abraham i Sara czuli się właśnie jak ten człowiek, który stał i odliczał Napoleon 1, 2 i zaraz 3 i wtedy będzie koniec. Tak? Był taki moment i w tym momencie, no to wtedy Lot zrobił to, co powinien zrobić. Znaczy w tym, tak faktycznie, nie, że nic, właśnie nic nie zrobił, ale to było to, co miał zrobić. W związku z tym nie tylko jest Moabici uratowani dlatego, że wyjdzie od nich ród, tylko również opowiada nam Tora, co zrobił Lot. My wiemy, co robił Abraham, my wiemy, co robił Isaak, my wiemy, co robił Jakob, Sara, Rivka, Rachel, Lea, my wiemy, znaczy dużo, Tora nam o tym opowiada i Tora ustna jeszcze bardziej, ale co zrobił Lot? Tak, niby czytając tekst, nic. Ale czasami, no, akurat to, że on zrobił nic, był w tym momencie czymś bardzo wartościowym. No można to uwartościować więcej, powiedzieć, że mógłby Lot się bać, że Anusi Egipcjanie dowiedzą, że to jest jednak żona Abrahama, no może się dowiedzą jakoś inaczej i wtedy będzie może on, Lot, też karany śmiercią za to, że on widział, był przy tym, że Abraham kłamie, że to jest jego siostra, a on nic nie powiedział, on, Lot, nic nie powiedział, więc ewentualnie jego no powiedzmy czyn jest trochę większy niż co nam by się wydawało. No to jest znowu nasz obowiązek każdego człowieka, żeby widzieć wszystkie te rzeczy, które on otrzymuje, tak, być taki, który uznaje dobro. To jest najcięższa rzecz, mówi nam Talmud i faktycznie, dlatego że my się przyzwyczajamy do wszystkiego dobrego, co my mamy, no też czasami do złego, ale do złych rzeczy to my umiemy skarżyć się i żądać to czy tamto, ale czy potrafimy przy każdym jedzeniu docenić to jedzenie na tym poziomie, które to tak faktycznie jest, tak? No wiadomo, bardzo ciężko. Opowiadana opowieść o Chazonisz, Rabbi Jeszajo Karmelce, jeden z największych mędrców wczesnej części XX wieku, zadane mu było pytanie. Wiemy od Rambama, że proroctwo jest możliwe tylko, kiedy prorok jest w radości.
Tak? Jest radosny. Nie ma proroctwa w smutku. Tak? Iwduet Hashem bez simcha, służcie Hashem radością. Nie jest to tylko nakaz, w sensie róbcie to, tylko też w sensie nie można służyć Hashem, jeśli się nie jest w radości. Okay. No, biorąc to pod uwagę, powstaje takie pytanie zadane do Chazon Isz. Jirmiahu, Jeremiasz, on napisał Eicha, lamentację, który będziemy za kilka dni czytali. Nie można powiedzieć, że lamentacje są dziełem radosnym. Tak? No, jak najbardziej nie. Widzi Jirmiahu straszne rzeczy. No i jak kiedy on, jak mógł w ogóle on mieć proroctwo, kiedy on widział takie straszne rzeczy, czy nie powinno być tak, że w momencie, kiedy on już je widział, to stop, od razu jego proroctwo by się zakończyło, no bo emocje by go przejęli negatywne, tak, na pewno nie radosne, no i wtedy jak to zrobić? Jak to zrozumieć raczej? No i jest werset, który też mówi Gilu Berada. Radujcie się wcześnięciu. To jest, powiedzmy, no, level pro. To znaczy, że człowiek trzęsie się, tak? No, ze strachu. I w tym się raduje. Tak? Jak to zrobić? Nie wiem, tak, na, żeby podać jakąś łatwą receptę, chyba z definicji nie ma żadnej łatwej. No ale gilu bereada, jest imduet Hashem be simcha, słuszcie Hashem radością, tak? W takim my chcemy być w sytuacji, w której jedynej, to też nie jest tak jedyne, ale jedyne, co od nas wymagane, żeby móc służyć Hashem, to jest, żebyśmy byli radośni, ale kontynuacja jest w gilu bereada. I radujcie się w trzęsieniu. Więc to już jest coś, co oczywiście najchętniej nie chcielibyśmy być w takiej sytuacji, no ale Jeremiasz, no to on był jednak na tym poziomie, że jemu się udało tego zrobić. Tak? Jemu się udało widzieć tragedię, ale wiedząc, że po tragedii będzie również zbawienie, żeby się jednak radować. Coś, co jest, no, niezwyczajne. My mówimy w piosence szabatowej, no jeden z piosenek szabatowych, ta, która się nazywa Kol Mekadesh, każdy, który uświęci szabat, tam jest zdanie Ohavei Hashem, ci, którzy kochają Hashem, oni tęsknią i oczekują zbudowanie świątyni. Ci, którzy radują się w szabat, mają taką ekstra, można powiedzieć, ekstra miarkę tej radości, tak jak by człowiek, który otrzymał nieskończone dziedzictwo. No i tutaj powstaje pytanie, tutaj ta pieśń połączyła między szabat i radość i tęsknienie za Beit HaMikdash. To trochę jakby jak to połączyć razem. Możemy sobie bez wielkiej wyobraźni połączyć między szabat i świątynia. Tak? Każda rzecz, którą było związane z budowaniem świątyni, jest nazwana w torze melacha. To, co my w szabat nie robimy, jest melacha. W związku z tym my widzimy, że szabat jest jeszcze wyższy niż świątynia, dlatego że robienie świątyni i wszystko, co tam związane, jest melacha, a w szabat my nie robimy melacha. To, co świątynia, gdy istnieje, nam daje, jest to poczucie,
jak szabat jest jeszcze wyższy niż ona, niż świątynia. No bo w życiu, w którym my żyjemy teraz, to my szabat stawiamy przed naszym, powiedzmy, świeckim życiem. Tak? Czyli od niedzieli do piątku tam trzeba orać, trzeba kosić, trzeba robić wszystkie te rzeczy, a w szabat, to szabat ma pierwszeństwo przed moim życiem normalnym. W 6 dni tygodnia ja jestem partnerem naszemu tworzeniu, a 7 dzień ja pokazuję, że ja jestem jego gościem. To jest jego dom. Dlatego ja w jego domu nie ingeruję. Tak? Nie przychodzę do niego, tak jak człowiek nie przyszedłby do kogoś innego, do domu i powiedziałby: OK, teraz ja wszedłem do twojego domu, ja teraz idę do twojej kuchni, będę gotował jedzenie, potem ja pójdę w twoim ogrodzie, będę kosił trawę, tak? Przepraszam, ty jesteś gościem. Dobry gość, on wchodzi. Okej, to jest druga sprawa, ale ja rozumiem, ale to jest już inna sprawa. Ale chodzi o to, że w naszym życiu to szabat bierze pierwszeństwo przed naszym codziennym życiu, przed pracą. Ludzie, którzy pracują ciężko 6 dni w tygodniu, no to dla nich szabat jest przyjemnością po prostu, bo nie pracują. Więc ich porównanie szabat do nie szabat jest porównaniem między odpoczynkiem a pracą. No i owszem, to też ma wielką wartość, ale kiedy będzie istniała świątynia, to również będą ludzie mogli odczuwać, jak szabat jest pierwszeństwem pomiędzy świętością w czasie, bo szabat to jest 25 godzin, a świętością w przestrzeni, bo świątynia to jest przestrzeń. I to jest coś, co my w obecnej chwili nie mamy możliwość odczuwania, bo my nie mamy świątyni, żeby w niej była służba 6 dni, a nie w 7. My mamy tylko nasze normalne życie, które tak, przez 6 dni my pracujemy, potem 7 dzień odpoczywamy, i wtedy czujemy, o, 7 dzień jest większy, tak, jest bardziej specjalny, ale my nie mamy tej możliwości, żeby odczuć, jak świętość w czasie jest jeszcze wyższa niż świętość w przestrzeni. A to jest coś, co kiedy jest świątynia, mamy możliwość. I to jest, nawiązuje też do tego, co powiedzieliśmy przedtem, świętość w przestrzeni, czyli Eretz Israel, ona jest wielka, ale świętość w czasie jest jeszcze większa. Kiedy powiedział Hashem, że wy teraz nie macie możliwość wejść do Eretz Israel, tak, to ta grupa ludzi, która jednak żałowała, oni robili tshuwa, oni żałowali grzech uwierzenia zwiadowcom i oni chcieli od razu do Eretz Israel, to jest przecież święta ziemia, tak, ale czas już przeszedł. Tak, tak jak w opowieści też Magida z Mezrycz. On chciał to jedzenie. I jeśli by ta pani mu wtedy by dała ze swojego jedzenia, to by ogromne błogosławieństwo przyszło. Ale po tym, minuta później, już było za późno. Bo świętość w czasie jest większa niż świętość w przestrzeni. Ten jej garnek nadal miał w sobie to wszystko, co miał przedtem. Że szochet był unikalnie bogobojny i że ona miała intencję, że na chwałę szabatu. Wszystko to nadal było, ale był tylko ten moment. Tylko ten moment. Ten moment ona przegapiła, więcej nie było. Był ten moment, że dzieci Izraela mogły wejść od razu zdobywać ziemię Izraela, ale był grzech ze zwiadowcami. Koniec, moment się skończył. Tak? Jest coś, co gdy jest świątynia, to wtedy jest odczuwalne, że melacha robiona w świątyni 6 dni jest nierobiona 7 dzień,
Czyli szabat wyprzedza świątynię. Tak? To jest coś, co taka wielka wartość, którą no, my trochę z niej tracimy, no ale co najmniej możemy o niej studiować. Dzień dobry. Przepraszam, w trakcie wykładu. Dobrze, no to na dzisiaj zakończamy. Pozdrawiam wszystkich, życzę szabat szalom i do widzenia.